Będę się zastanawiał, czy rekomendować prezydentowi polskiemu wizytę w tej chwili na Ukrainie. Wołodymyr Wiatrowicz wymazuje rasistowską i krwawą historię państwa. Wymazuje pogromy i czystki etniczne z oficjalnych archiwów. Armii Krajowej zabijali ludność cywilną, nie tylko Ukraińców, ale także Polaków. Tu musimy jednoznacznie tę kwestię wskazać i będziemy musieli, jeśli nie dojdziemy do porozumienia, to uruchamiamy w tej chwili procedury, które nie dopuszczą ludzi, którzy zachowują skrajnie antypolskie stanowisko, do przyjazdu do Polski. Dobry wieczór Państwu w telewizji Ekstra. Nadal tutaj jesteśmy. Rafał Ziemkiewicz i Stanisław Janecki. Dobry wieczór. Wreszcie do pana ministra Waszczykowskiego dotarło, że nasza polityka, jego między innymi polityka wobec Ukrainy jest delikatnie mówiąc przeciwskuteczna i niemądra. No my tutaj staraliśmy się zwrócić na ten problem uwagę od dość dawna, że nasze stosunki wyglądają tak, że my serce i wszystko w ogóle co ostatni przypadek Ukrainę, z tymi paszportami. Kopa w te albo w dziób. Cmentarz Łyczakowski, rezygnujemy, proszę bardzo, nie chcecie, bo to was... Bo nie, no bo to nie będzie. A z drugiej strony pan Wołodymyr Wiatrowicz porównuje Armię Krajową z OUN i UPA. No, a wcześniej pan Juszczenko mówił, że ten Bandera to w sumie ktoś taki jak Piłsudski, prawda? Bo Piłsudski, jak wiemy, ludobójstwa się na masową skalę dopuszczał i projektował je latami i przygotowywał, jak etnicznie oczyścić tereny z niepolskiej ludności. Mnie najbardziej jedno zastanawia, ponieważ oczywiście Polacy nauczyli cały świat, że nas można kopać w tyłek i pluć na nas bez żadnych absolutnie konsekwencji. My się nigdy nie obrażamy, ale przecież OUN, UPA wymordowała także bardzo wielu Żydów. Tak. A tego raczej nie wolno na Zachodzie celebrować, chwalić się. Choćby Stepan Bandera, bo przypomnijmy Państwu, Stepan Bandera siedział w polskim więzieniu po procesie w 1935 roku, został skazany na śmierć, a potem zamieniony na karę na dożywotnie więzienie za udział w zabójstwie ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego w 1934 roku. Potem miał drugi proces w 1936 i on siedział, został wypuszczony we wrześniu 1939 roku. I zgłosił się od razu do polski paszport zresztą. Do Hansa Franka. Natychmiast pojechał. W Krakowie sobie funkcjonował przy pomocy Abwery, a jak tylko Niemcy weszli do Lwowa, to natychmiast tam się zjawił. I co się zdarzyło? Za jego, że tak powiem, jak wspomniałeś o tych Żydach, wymordowano 4000 lwowskich Żydów, no bo no i tak się panu Banderze podobało. Dla nikogo, kto się zajmował tymi sprawami, kto ma zielone pojęcie, nie ulega wątpliwości. Wszystkie dokumenty OUN jeszcze z czasów międzywojennych, to wszystko, wszystkie deklaracje programowe, katechizmu ukraińskiego nacjonalisty Dmitra Doncewa, wszystkie te ich pisma, to jest wszystko straszliwy, jeden z najstraszliwszych bandyckich nacjonalizmów, jaki istniał, który od początku zakładał wymordować wszystkich, wymordować Polaków, wymordować Żydów, wymordować Czechów, o których też padli ofiarą tych rzezi, o czym się rzadziej mówi, i jeszcze dużą część Ukraińców też przy okazji wymordować. Cały czas, ja nieprzypadkowo o tej Abwerze wspomniałem, bo organizacja ukraińskich nacjonalistów zaczęła być wspierana przez Banderę już, przez Abwerę już w latach 20. i przez cały czas, i w czasie wojny, Nachtigal, ten pułk ukraiński, który był wykorzystany po zajęciu, po wojnie, wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej, od razu poszedł. Niemcy potem z tej całej oferty kolaboracji nie chcieli skorzystać, bo Bandera chciał być od razu jakimś premierem jakiś tam. On powołał nawet tak, rząd na 12 dni. Wszyscy zwinęli i dlatego to jest bardzo dla Ukraińców korzystne i dlatego ten ukraiński, no mówię się tak, ukraiński IPN, to jest obelżywe dla IPN-u, bo jednak Instytut Pamięci Narodowej zajmuje się ustaleniem prawdy. Ja już wiele, zresztą parę lat temu pisałem o tym sygnału od polskich historyków, że
ukraińskich archiwów znikają dokumenty. I tam jest wielkie czyszczenie rzeczywiście dokumentów historycznych, archiwów, niszczenie tego wszystkiego, usuwanie śladów po prostu, pisanie historii na nowo zupełnie fałszywej i zupełnie innej, która ma być. Oczywiście to wielkie zakłamanie, bo nikt nie przeczy, że OUN czy UPA były także antysowieckie. Tylko oczywiście one mają na koncie zbrodnie, ludobójstwa przeciwko, tak mówiłeś, Polakom, Żydom, także Ukraińcom. To była oczywiście jedna z pierwszych ideologii, która wymyśliła ideę czystki etnicznej, ale to totalnej, krwawej, nie żadnego wypędzania, nie żadnego tam wywożenia, deportacji czy próby zukrainizowania. Nie, tam po prostu jasno, wyraźnie wyrżnąć w pień wszystkich, którzy są tego. Latem 1943 roku. I wykorzystywali wojnę do tej okazji, czy byli akurat Niemcy, czy Rosjanie. Tak, no takaż to była. To wprost było napisane. Takaż to była idea. I co jest z tym Stepanem Banderą? No jest to, że w tej chwili już ma chyba 48 pomników na Ukrainie. Już ponad 30 miast nadało mu honorowe obywatelstwo. Ma chyba już 6 muzeów. W sprawie ukraińskiej przytoczyć profesora Wiktora Poliszczuka, który powiedział dosłownie: jedynym narodem na świecie, który żyje zoologiczną nienawiścią do Polaków, to jest naród ukraiński. A no tak, będąc... o całym narodzie to może nie mówmy, bo to różnie jest. No, no tak, ale będąc... Ale pan cytuje tylko. Mówiąc akurat prawdę, Ukraińca zresztą. O OUN UPA w Toronto, gdzie byłem wysłany jako stypendysta i tam był profesorem, za mówienie prawdy o Ukraińcach dwa razy miał napad przez Ukraińców, ledwo się obronił. Obronił swoje życie i dostał ochronę policyjną. Bo panie Pawle, powiedzmy naszym widzom, że w Kanadzie Ukraińcy mają największe wpływy, większe niż w jakimkolwiek innym kraju poza Ukrainą, są we władzach. Tak, tam właściwie całe to kierownictwo OUN i UPA, które przeżyło i udało im się uciec od tych KGB-istów, którzy na nich trochę polowali, to zamieszkało w Kanadzie po prostu. Tak, ja byłem też w Edmonton już w 1989 roku. Byłem na takim zwanym Heritage Day, gdzie poszliśmy z kolegą do pawilonu ukraińskiego i ten kolega tam najpierw po angielsku, później ukraińsku, coś tam się posprzeczali, bo ja byłem na boku, a ten starszy człowiek już ponad 70 lat wtedy miał, mówił: a my budim rachów ryżat. A za co? A nie za co, ale budim ryżat. I ja uważam tak, dla nas na wschodzie wystarczy jeden śmiertelny wróg, a nie dwa. I jedynym narodem, który właśnie jest zagrożeniem dla Polski, to jest naród ukraiński, a drugim rząd rosyjski. I ja to jednoznacznie odbieram. Panie Pawle, dziękujemy bardzo. Mamy następny telefon od razu, żeby nie rozpoczęli. Mamy? Mamy telefon? Się pomyliło. Halo? Halo? Mamy, dobrze powiedziałem. Jesteśmy na antenie, witamy serdecznie, proszę mówić. Również witam serdecznie panów redaktorów. Ja telefonuję w sprawie poruszonego tematu. Przed chwilą włączyłem państwa program i zaciekawienie go oglądam. Ale a mianowicie, co do tematu poruszonego przez przedmówcę pana Pawła, no to ja akurat byłem, że tak powiem, w takiej sytuacji, gdzie dwóch Ukraińców pracuje w koszalinie, w magazynie z pewnej hurtowni. I widziałem i byłem w tym momencie, gdy Polacy to gorzej traktują tych ludzi. Jest podobna sytuacja, jak to było jeszcze przed tą całą zbrodnią wołyńską. Także jest to też przykre w pewnym sensie, bo ci ludzie nie są niczym winni, a powinniśmy bardziej być w sposób przyjazny nastawieni do wszelkich kultur narodowych, a nie wykazywać złości i cały czas, że tak powiem, mieć przed oczami tą historię naprawdę krwawą, bo wiele krwi się w tym czasie wylało, ale też powinniśmy po prostu bardziej być tolerancyjni. Panie Mariuszu, pełna zgoda, tylko problem polega na tym, że tę historię właśnie bez przerwy podnosi
strona ukraińska. To ona nigdy do końca nie została napisana. Po pierwsze, nie została napisana, bo Polacy się zawsze bali to zrobić, a po drugie, to Ukraińcy nie dopuszczają do ekshumacji, zakazują wstępu historykom, zakazują wjazdu na Ukrainę pracownikom Instytutu Pamięci Narodowej, zakazują, wreszcie fałszują archiwa i piszą jakąś taką koszmarną wersję historii kłamliwą zupełnie, w której no tam myśmy was trochę szczerbili, ale wy nas też mordowaliście, już pełna asymetria, już oj tam, oj tam. No i teraz zobaczymy, jak to wygląda od strony praktycznej eksperta, który bywał często na Ukrainie i widział, jak to w praktyce wygląda. Jak możemy dbać o te miejsca pamięci na Ukrainie? To nie są miejsca pamięci, tylko miejsca niepamięci. Po prostu zakopano tych pomordowanych bielaków tu, tam, ówdzie. Tam teraz bywało, że to jakieś pole, pastwisko, rów przydrożny. Nikt w większości tych miejsc nie postawił krzyża. To tylko pamięć tych, którzy zostali ocaleni z tego straszliwego pogromu, sprawiła, że na mapach, w notatkach można było zaznaczyć, że tu koło takiego skrzyżowania prawdopodobnie pochowanych 30 Polaków. Ale to wymaga uściślenia. Nie ma mowy o miejscach pamięci. Tam po prostu miejsc pamięci nie ma. Jest kilka cmentarzy, ale one żadnej jakości nie czynią. Pewnego dnia, kiedy wszystko znormalnieje, tam na wschód powinny ruszyć nie jedna, nie dwie, ale dziesiątki ekip poszukiwawczych, które raz na zawsze zamkną pewne dramatyczne bilanse. Że to jest krótka państwowość, no bo Ukraińska Republika Ludowa, ta z czasów tam 1918, chyba 20 czy 21, to jest epizodzik dosłownie, kiedy Semen Petlura, skądinąd sojusznik marszałka Piłsudskiego. No, w pewnym okresie wcześniej zdecydowanie. Tak, tak. To on szturmował właśnie ten Lwów, którego Orlenka broniły, no więc też pamiętaj. A potem był tym, nawet mieszkał w Warszawie, jak już go tam przepędzili z tego, więc wszystkiego nie można tłumaczyć tą krótką państwowością i tym, że tu dopiero po rozpadzie Związku Sowieckiego, no bo jednak bohaterów można sobie wybierać. Jak Wiktor Juszczenko czyni bohaterem Ukrainy w 2010 roku Stepana Banderę, no to jest świadomy wybór. Jest to wybór, który ma swoje określone konsekwencje. Jeszcze jeden telefon zmieścimy w programie na koniec. Halo, halo. Dobry wieczór. Witamy serdecznie. Dobry wieczór. Jesteśmy na antenie. Proszę mówić. Jeżeli chodzi o te stosunki polsko-ukraińskie, no to przede wszystkim trzeba dwie rzeczy zrobić. No. Czyli po pierwsze, w końcu ustawa o 11 dniu jako ludobójstwo Polaków. Drugie, zakaz propagowania banderyzmu w Polsce. Ustawa Kukiza jest w zamrażarce. Trzeba ją po prostu wyciągnąć, przegłosować. I żeby nie było problemów z tymi właśnie pomnikami, które stoją nielegalnie na Podkarpaciu. No i pan doktorowi, panu Juszczence trzeba odebrać tytuł doktora honoris causa, który dostał od Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Można pomyśleć o zakazie wjazdu dla pana Juszczenki, pana Wiatrowicza. Analogicznie jak ma Korwin-Mikke, ma zakaz wjazdu pan wcześniej pan Homa, pan teraz pan profesor Partacz. Także trzeba asymetrycznie, nie mogą być asymetrycznie te relacje, tylko trzeba asymetrycznie, no. Żeby oni po prostu zaczęli nas traktować poważnie. No. Nie możemy się po prostu nadstawiać im na każdym polu. Kościoły nie zostały zwrócone. 120 ponad kościołów rzymskokatolickich nie zostało zwróconych. Także jest dużo naprawdę rzeczy, które należy w końcu załatwić. No to ma pan rację, panie, dziękujemy bardzo. Pan Konarz ma rację w tym sensie, że oni postępują tak jak Sowieci. Mówią, że coś zrobią, a potem nic nie robią, albo dokładnie odwrotnie. Ja często powtarzam te słowa świętej pamięci Kazimierza Górskiego, wybitnego trenera, który mówił, że tak się gra, jak przeciwnik pozwala. I to dotyczy nie tylko piłki nożnej, to zwłaszcza dotyczy polityki. My tak pozwalaliśmy, my się pokazaliśmy jako ta strona bezsilna, którą się liczyć nie musi nawet Ukraina, cóż dopiero mówić o silniejszych państwach. No to tak, wyszło jak wyszło. Takie memento przed planowaną na grudzień tego roku wizytą pana prezydenta Andrzeja Dudy w Kijowie i tym skończymy. Czy my możemy jakoś te relacje nasze między naszymi narodami poprawić? Bezumownie. Możemy poprawić i poprawiamy. Bez wątpienia możemy poprawić i poprawiamy nasze relacje.
Jesteśmy sąsiadami, mamy wspólną historię. Ja na przykład nie patrzę na przeszłość. Patrzę na to, że dążymy w jedną stronę i możemy normalnie współpracować i żyć razem. Bez prawdy o Wołyniu nie ma mowy o pojednaniu. Dopóki oni będą przeciwko nam takie rzeczy robić i wielbić banderę i tych swoich właśnie z Galicji. Oni współpracowali z Niemcami przy powstaniu warszawskim, w mordowaniu Polaków, a my cały czas, zamiast pamiętać o swoich, to cały czas wspieramy cudzych. Byłem świadkiem naocznym, jak działali z Niemcami. Szła kobieta z obrączką, ściągaj obrączkę. Nie ma obrączki, ciach palca. Obrączkę w kieszeń, palca wyrzucił. Tak działali Ukraińcy. I to do dzisiaj są rany. Ale o tym się nie mówi. No. Eksumacje powinny się odbyć. Czyli stosunki się powinny unormować. O. Ukraina powinna pamiętać, że wiele wieków te tereny należały do Polski. A wśród Polaków nie ma takich ruchów antyukraińskich, którzy nie wiem, gdzieś tam bojkotują tych Ukraińców i atakują? Wystąpimy z propozycją do strony ukraińskiej w myśl zasady, że naród, który traci pamięć, traci swoją tożsamość. Dlatego powinniśmy dbać, kultywować i pamiętać o naszych Polakach, którzy zginęli na całym świecie, w tym także na Ukrainie.